że ja wrócę twoje ręce. Andrzeju, może chciałbyś coś powiedzieć teraz, zanim ja wprowadzę jakiś inny ton? Będę dzień dobry. I właściwie podzielić się takim odczuciem, że nie wiem dlaczego, skąd takie brawurowa miałem myśl, jadąc tutaj, że będzie takie miłe spotkanie, że będziemy po prostu przyjemnie gawędzić o Czesławie Miłoszu, a mam wrażenie z każdą minutą, że narasta jakieś takie, czyli właśnie nie wiem, czy już nie będę mógł siąść na twardym krzesełku obok, ale no, postaram się jakoś przetrwać. No dobrze, myśmy tutaj sobie jechali samochodem Andrzeja Panaszka i właściwie nie umawiając się, umówiliśmy się tylko tak, że będziemy mówić raczej o Miłoszu niż o jego biografii, biografiście. Ja zaproponowałem. Nie do końca się mogę na to zgodzić, bo pan mi to nakazał się przygotować z biografii. Więc może tylko na początek, Andrzeju. Ja mam rozmaite wątpliwości, ale zacznę od kardynalnego zarzutu. Dlaczego napisałeś, że suknia pani Zosi była niebieska? Ja bym nigdy takiego błędu nie popełniła, bo jako kobieta wiem, że jak mężatka jest z ładnym chłopcem do lasu, to się ubiera tak, żeby wszyscy widzieli. I suknia, groszki, suknia pani Zosi była czerwona, proszę bardzo. Ty piszesz tak, ja sobie wynotowałam, żeby twoje książki tutaj nie wieść. To jest, wyjaśnię, chodzi o wiersz z tomu Na brzegu rzeki, suknia groszki, skąd i nam bardzo ważny, bo nawiązujący do wspomnień krasnogródzkich, do wczesnej młodości Miłosza. I Andrzej pisze tak, cytuję najpierw rządcę majątku. Po lesie chodził dłuższy czas z książką, niczym Hamlet, prawda? I z niej rozpoznawał się, jak był starszy, chodził ze strzelbą, ale nie widziałem, żeby coś strzelił. To koniec. I potem Franaszek pisze tak, trofea myśliwskie są więc coraz rzadsze, pozostają jednak chwile zapamiętane, jak ten błysk błękitno-białej sukienki między drzewami. I nawet cytujesz ten wiersz, mianowicie cytujesz jego początek, on brzmi tak, suknia groszki, tyle wiem o niej. Idąc cicho ze strzelbą, leśnym gąszczem, natknąłem się na nią leżącą z Michałem. To ten Michał, co mu odbił panu Mirek, tak? Nie. Aha, dobrze. Natknąłem się na nią leżącą z Michałem, na rozesłanym plecie. Pulchna mężateczka. Podobna była żoną oficera. Musiała być Zosia na nim. No i tak, a w zakończeniu wiersza stoi mniej nie więcej. Próbuję wszędzie być z tobą, ale nadaremnie. I tylko dotykam twoich zbyt krągłych piersi, pamiętając suknię, czerwoną, białe groszki. Ja to oczywiście nie mam nic na swoje sprawie. Ale Andrzej, teraz popatrz. Próbuję wszędzie być z tobą. Ja sobie pomyślałam tak, że ty właściwie podążając za sugestią poety, próbujesz rzeczywiście być z tymi wszystkimi kobietami, tylko że czasem, jak widać, bywa daltonizm. Panie siedzące na sali wiedzą, że do mężczyzn nie można mieć zaufania także pod względem kolorów. Żałosne, ale gdyby ona ja nie jest tak. Jaki ten kolor? Kiedy ty to mówisz, oczywiście zdaję sobie sprawę również z tego, że ta suknia powinna być czerwona, także z tego punktu, żeby lepiej przebłyskiwać pomiędzy liśćmi niż niebieskie. Ja nie mam nic na swojego sprawiedliwienia. I mogę też powiedzieć, że już po opublikowaniu tej książki założyłem sobie w komputerze taki plik. A zauważyłeś, że to jest błąd? No teraz zauważyłem. A ja podejrzewałam, że nikt ci tego nie powiedział. Nikt mi tego nie powiedział, w ogóle mówisz mi takie rzeczy, ale także tego nikt mi wcześniej nie powiedział. Słuchaj. A mogę coś powiedzieć? Tak. Więc chciałem powiedzieć trzy rzeczy może. Więc po pierwsze oczywiście jest tak, że człowiek pracując nad czyjąś biografią nie ma nigdy poczucia tego, że dochodzi do końca. Nie tylko nie ma tej pewności, jak pan mówi, położenia farby pędzla, to jest oczywiste, że zawsze pozostaje jakaś niepewność, prawda? Albo fałszywa pewność być może, ale też właśnie dostaje takie puste miejsce, które nie wiemy. I oczywiście też mam takie poczucie, że teraz czasem na przykład dowiaduję się jakichś rzeczy, jeszcze coś dookreślałem i myślę sobie o tym, że może kiedyś będę miał szczęście jakieś wydawać drugie poprawione wydanie i tam jeszcze dopisywać, coś zmieniać. Może to być zresztą fałszywą nadzieją, zobaczymy. Ale myślę sobie, że warto jest też o tym wierszu pomyśleć przez moment. To jest taki wiersz, bo Państwo niekoniecznie muszą go pamiętać. Z później twórczości Miłosza nie będą teraz w tomu. To jest okres na brzegu rzeki. Naprawdę na brzegu rzeki. Kiedy,
kiedy on bardzo często wracał po prostu do przeszłości i wyjmował ze swojej pamięci jakieś okruchy. To zresztą myślę tak naprawdę głęboko wzruszające. Jeszcze później, co często na przykład Jerzy Wilk, jego wydawca, wspomina, mówił i pisał, że gdyby zaczynał od początku, gdyby zaczął od porządku pisać, to każdy jego wiersz, każdy jego utwór byłby medytacją nad jakimś jednym żywotem ludzkim, konkretnym, właśnie współczującą medytacją, bo Czesław Miłosz, jak sądzę, na tyle, na ile ja wydaje mi się, że go rozumiem, czy rozumiałem jeszcze żyjącego, no właśnie w tej późnej starości bardzo, można powiedzieć, złagodniał i był człowiekiem wybaczającym. Wcześniej nie był taki, wcześniej był bardzo gwałtownym, aroganckim nieraz, pełnym dynamiki, takim, nie wiem, młodzieńcem, potem dojrzałym, trudnym mężczyzną, to pewnie będziemy o tym jeszcze wszystkim rozmawiać, ale gdzieś pod koniec życia nastąpił taki moment, może dzięki spełnionej wreszcie miłości z drugą żoną, dzięki starości najzwyczajniej w świecie, dzięki jakimś innym jeszcze zjawiskom, i on zaczął się raczej wybaczać, a także mieć taką potrzebę, żeby przywracać, wracać pamięcią do ludzi dawnych, odeszłych, nieżyjących zazwyczaj, albo oddawać im sprawiedliwość, aby wycofywać się ze wcześniejszych nieraz osądów, albo po prostu przywoływać. I to jest bardzo piękne, jak sądzę, właśnie wzruszające, że on wyjmował z tej pamięci takie błyski, na przykład gdzieś tą widzianą przez moment kobietę, na którą pewnie wtedy, kiedy miał lat 14-15 i w Krasnogródzie koło Sejn, w majątku swoich krewnych, włóczył się tam właśnie nieszczęśliwy zresztą po lesie Leszczego i patrzył pewnie z pożądaniem, zazdrością, może trochę taką młodzieńczą pogardą, kurka, coś, a potem to się zostało i to jest bardzo piękne. Jeszcze to rzecz chciałem powiedzieć już jakby w innym porządku, że warto tutaj powiedzieć, że nasze spotkanie to nie jest spotkanie prowadzone przez panią Joannę Zach z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak powiedział, tylko że my się razem spotykamy, ponieważ pani Joanna nie tylko jest autorką książek o Miłoszu, nie tylko napisała wyrafinowaną interpretację największego poematu Miłosza, czyli poematu Piesowi Słońce i Kędy Zapada, ale też należała do grona bliskich przyjaciół jego i właśnie jego drugiej żony. Z całą pewnością ja w tej części, jak sądzę, odwiedzałaś mieszkanie Miłosza do Bogusławskiego w Krakowie i może więcej potrafisz opowiedzieć właśnie o takiej pewnej spełniakiej wewnętrznej, intymnej, może za dużo powiedziane, ale jakiejś takiej czułej też wewnętrznej perspektywy niż ja. I też niewątpliwie miałaś bardzo dobre porozumienie właśnie z tym starym Miłoszem, który był może jakimś przyjacielskim, jak sądzę, że jest spragnionym kontaktu, spragnionym rozmowy. Trochę to wiem, a ty, jak sądzę, wiesz lepiej o tym. To mówię wszystko tak, żeby złagodzić i żeby już nie napadało. Dobrze, ale ja chciałam cię o coś zapytać. Czy ty się zakochiwałeś w kobietach Miłosza, pisząc te biografie? Nie. Bo mnie się wydaje, a to już ostatnie takie, wiesz, ostatni taki moje wielkich osiągnięć życiowych, nie zapoznawanie się tam jest za dużo empatii. Mi się wydaje, że tam jest za dużo empatii w stosunku do kobiet. Nie, tak wygląda, że ten Miłosz, wiesz, tutaj trochę, wiesz, uwodziciel, trochę taki człowiek zawsze miotany z sprzecznymi uczuciami. Znaczy ja myślę po prostu tak, że zwłaszcza w starości, to był po prostu czarujący człowiek. On czarował mężczyzn i kobiety. Oczywiście w tych chwilach, kiedy nie dźwigał świata na swoich barkach, no może nie bywało często w młodości, ale że nie był wobec nich bezbronny, był to człowiek mocny w jakimś sensie, może podświadomie zawsze czujący, jeśli nie wiedzący, czego chce i dążący do celu. I on mnie w tym twoim współczuciu w stosunku do wszystkich jego kobiet, jako taki, jako człowiek mocny, trochę się rozpada i rozbywa. Ja bym powiedział, że chyba tylko kobietę potrafi oskarżyć mężczyznę o to, że jest zbyt współczujący wobec innych kobiet. Ja mam więcej dla Czesława Miłosza niż dla jego kobiet. Tak. Natomiast mnie się wydaje, że teraz oczywiście proszę zrozumieć, że mówię to częściowo żartobliwie, ale myślę, że w wielkim stopniu Czesław Miłosz przez wiele lat był potworem, z którym życie było okropnie trudne i absolutnie właśnie nie do pozazdroszczenia. A żeby już właśnie nie mówić za dużo o ewentualnych emocjach biografa, to powiedziałbym coś innego, że jak sądzę,
Te niektóre przynajmniej kobiety, które ja staram się tu sportretować, które odegrały ważną rolę w życiu Głosza, były osobami bardzo ciekawymi najzwyczajniej w świecie, jako ludzie, niezależnie jako kobiety czy mężczyźni, tylko po prostu jako istoty ludzkie. Ja nie starałem się zrobić jakiegoś tak powiem, pełnego katalogu podbojów erotycznych mojego bohatera, bo to obszerny katalog. Nie wiem, czy byłby bardzo słynną arią katalogową z Mozarta, może nie, ale jednak bardzo obszerny. Natomiast starałem się bez puderii, bez właściwie niczego innego, tylko z jakimś zrozumieniem, na tyle na ile było mnie stać, popatrzeć na te związki, które dla tego życia były kluczowe. I takie związki są. To się zaczyna od koleżanki z Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego, Jadwigi Waszkiewicz, i wielkiej miłości wczesnej, od której to miłości, a w każdym razie od takiej perspektywy małżeństwa, rodziny, dzieci, jakiejś stabilizacji, ten młody poeta, który miał takie poczucie, że życie dopiero się przed nim zaczyna uciec, porzucił tę dziewczynę. Ja jej współczuję, owszem. Może inna rzecz, że ta historia ma tak jakby dwa późniejsze ciągi dalsze, ciekawe. Pierwszy jest taki, że ta miłość młodzieńcza wracała w twórczości Miłosza właśnie do końca, wielokrotnie przez dziesięciolecie. I w końcu tworzyła się taka w nim jakiś taki rodzaj refleksji, że co by było, gdyby ta pierwsza miłość się spełniła, bo moje życie byłoby zupełnie inne, na przykład mniej egoistyczne, pozbawione tych sukcesów, ale może większym, takim cieplnym, domowym itd. A w porządku takim bardzo nie, powiedzmy, poetyckim, tylko bardziej biograficznym jest to, że oni się odnaleźli już po nagrodzie Nobla. Ona miała niezwykle ciekawy życiorys, mówiąc najkrócej. Mnóstwo perypetii okupacyjnych, repatriacyjnych i tak dalej. Szalenie dzielna kobieta. Kobiety w ogóle zazwyczaj są szalenie dzielne, przeciwnicy do nas, którzy się zazwyczaj użalamy nad sobą. Czy pan dyrektor na pewno nie. I odnaleźli się pod Noblą korespondencyjnie. Mieli się nawet spotkać w Jugosławii, do czego nie doszło. Ona miała jakiś zawód, umarła po prostu. Natomiast czytałem listy i to było bardzo ciekawe. To był bardzo ciekawy człowiek, który już oni mieli nawet po 70 lat, powiedzmy, i doradzała mu w jakiś jego kolejny, jego czy czasowa Miłosza, w związkach emocjonalnych, że pouczała go się, żeby nie narzekał, nie żalił się, tak. I myślę, że inne związki właśnie, które staram się jakoś przywołać, właśnie też miały taki podobny potencjał rozmaitych sensów, znaczenia. I oczywiście wielodekadowy związek małżeński z Janką Tulską, Janką Miłoszową i taki ważny, dramatyczny dość romans Jean Hersch. I ta kobieta, która pojawia się tam pod pseudonimem Eny, ponieważ żyje i nie chciała być przedstawiona wprost. I oczywiście Karol, który ten minister spraw zagranicznych, jak o nim mówił Miłosz, ale też równowagę dla jego depresji, czyli ta późna starość. No, to po prostu istotne historie ludzkie, tak bym powiedział. I starałem się rzeczywiście z jakimś współczuciem, na współodczuwaniem na tyle, jak stać, nakreślić. Wystarczy w budynkach? No wystarczy, już pół godziny. Nie, to tylko zależy. Słuchaj, ja ci zadam teraz takie standardowe pytanie po napisaniu tej książki, która powstawała, bo jest standardowe i myślę, że nie słyszałeś. Właściwie z czym sobie nie poradziłeś? Jak na to teraz patrzysz? No, okropna odpowiedź. Nie mam jakiegoś poczucia, że był jakiś jeden konkretna rzecz, z którą bym sobie rzeczywiście miał poczucie podniesienia klęski. Nie mówię o klęsce, myślę o rozwoju projektu, że jakby szło to w pewnym kierunku i napotykałeś na takie trudności, które były w danym momencie przytłaczające. Myślę o tym rozwoju przeżywania i myślenia o Miłoszu, o bohaterze, o własnej książce. Jest to po prostu szalenie mało zaawansowane intelektualnie człowiekiem, jak wiesz, dopiero parę miesięcy temu z trudem obroniłem doktorat. Nie prowadziłem, prowadziłem, ale szalenie na pewno nieudane zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim. To są niezwykle mało taką samoświadomość teoretyka literatury, na przykład, który by potrafił przedstawić, że to jest właśnie ta granica, do której się zbliżamy, są takie aporie,
albo coś tak dalej. Ale szalenie proste podejście do sprawy, będzie chciało powiedzieć bardzo ciekawy życiorys niezwykłego człowieka, zaczynając od tego, jak się urodził i kończąc na tym, jak umarł. I to mi się mniej więcej udało. Oczywiście miałem poczucie, że w pewnym momencie, że można powiedzieć jeszcze więcej. Że są pewne ciekawe konteksty, które ja szkicuję bardzo krótko i z tego powodu, że już po prostu nie można przekroczyć pewnej objętości książki, która i tak nie jest taka mała, chociaż ja uważam, że mogłaby być jeszcze krótsza, a co dam? A także dlatego, żeby dać szansę czytelnikowi, nie zanudzić go, prawda? I jak wiadomo, że już coś sobie znajdziemy, jakąś informację, gdzieś ją wykopiemy, no to jesteśmy do niej szalenie przywiązani i uważamy, że to jest niezwykle ważne, że powiedzmy Czesław Miłosz jako student Uniwersytetu w Warszawie zgubił legitymację studencką i że dał ogłoszenie do prasy, którym ja jestem przekonany, że to byłoby pasjonujące szczegóły, ale na szczęście redaktorki tej książki zwracały mi uwagę na tego rodzaju no właśnie szczegółomanie i się powstrzymywali. Więc ja nie mam takiego poczucia, że to jest niemożliwe napisanie biografii albo coś takiego. Mnie się po prostu wydaje, że to jest to było dla mnie właśnie ciekawe, bo odkrywanie, poznawanie Miłosza zupełnie innego niż ten, którego poznawałem najpierw osobiście jako względnie jeszcze młody człowiek. Kiedy miałem tam 20 parę lat i jako student, początkujący dziennikarz tygodnika powszechnego, początkujący tam raczkujący krytyk literacki, zdarzało mi się z tego powodu przychodzić do Czesława Miłosza, żeby na przykład nagrać jakąś rozmowę dla tygodnika powszechnego. I ogólnie rzecz biorąc wtedy, zarówno ja w Szczeniach, jak i jednak moi starsi, mądrzejsi koledzy, żyliśmy w takim absolutnym autorytetem niewiarygodnym Miłosza, który nam się jawił jako święty starzec, po prostu, który wie absolutnie wszystko, który w każdej chwili potrafi na nas wskazać na naszą ignorancję. Zresztą sobie na to prawo, bo rzeczywiście mniej więcej wiedział wszystko i w razie bez problemu więcej od nas. Ale też takiego człowieka, którego wydawało się człowiekiem spełnionym, nie wiem, jakoś szczęśliwym niezwykle, prawda, którego należałoby się poradzić, jak żyć, jak podstawowo dokonywać wyborów. I stopniowo wchodząc w tą pracę, poznając tą biografię, czytając mnóstwo rozmaitych listów, jego zachowanych w archiwach, porzuconych projektów, czytając raz jeszcze jego twórczość, ale już w inny sposób, zaczynałem sobie zdawać sprawę, jak niezwykle dramatyczne, burzliwe, niezwykłe, pełne bólu było to życie. I to było jakieś fascynujące uprzytomnianie sobie, próbowanie oddania tego. No, trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, czy mi się to udało, czy nie. No, bo raczej mogą na to odpowiadać czytelnicy. Ja się starałem, jak mogłem. Powiem ci coś, czego ci jeszcze nigdy nie mówiłam. Twoich, no nie użyję tego słowa, może nie naukowych, ale interpretacyjnych kompetencji. Otóż jeszcze w latach 90. Przyszłam kiedyś do pana Czesława na Bogusławskiego. To było po jakiejś tam ważnej rozmowie. I pierwszą rzeczą, jaką on zrobił, wręczył mi kopertę dużego formatu, A4. Tam było, jak się potem okazało, ksero. I powiedział mi tak, niech pani to przeczyta. Dowie się o pani, dowie się pani o mnie dużo, a może zbyt dużo. Poszłam do domu, w tej kopercie była kserokopia opowiadania Tryton z czasopisma Komedia. Jeszcze kilka lat upłynęło, zanim ja zaczęłam pracować nad ważnym dla mnie wciąż nieukończonym projektem książki o Miłoszu, przyrodniku, naturaliście. Ja to oczywiście odbijam w takie konteksty garbinowsko-szopenhauerowskie i dlatego z tego nie mogę wypłynąć. Ale zawsze kluczem do tego tematu, w związku zresztą z tym osobistym momentem, był dla mnie Tryton. I wiesz sam, że nikt o tym Trytonie nie pisał. Ja podchodziłam do tego, ja już mam ze cztery szkice tak napisane w odstępie mniej więcej dwóch lat czy półtora roku. Wyobraź sobie, że ty piszesz na tym, to jest półtora strony w twojej biografii, piszesz świetnie. Po prostu ty pewnie o tym nie wiesz. Myślałam, że się rozkładnie na tym prawie. To ja chowam tego Trytona, naprawdę chowam tego Trytona, dlatego że ciągle nie jestem gotowa, żeby z tym wystąpić. A ty słuchaj, półtorej strony i po prostu no. Dużo pomaga człowiekowi niewrażliwość po prostu, jak sądzę. Natomiast mam poczucie, że jednak za dużo rozmawiamy o sobie i
nie usprawiedliwia nas to, że oboje jesteśmy polonistami. Może wróćmy jednak, starajmy się mówić właśnie o miłości. To jest oczywiście opowiadanie Tryton. No mówimy, to jest właśnie... Opowiadanie Tryton. To jest takie napisane przez młodego, jeszcze zdecydowanie młodego Miłosza, który próbował swoich sił w prozie również. Zresztą próbował konsekwentnie przez całe życie z lepszym lub gorszym skutkiem. Ja z pewnym zdziwieniem w jego archiwach w Beinecke Library odkryłem, to jest dużo powiedziane, przeczytałem bardzo dużo takich porzuconych prób prozatorskich, które on podejmował w latach 60. i 70. już mieszkając w Kalifornii, mając trochę więcej czasu, bo pracował, jak wiadomo, wtedy na uniwersytecie, no oczywiście miał zajęcia, ale już nie musiał na przykład rozpaczliwie walczyć o wierszówki z kolejnych artykułów, tak jak dekadę wcześniej we Francji, kiedy uczymy po godzinę z pisania i oczywiście było to bardzo trudne. Tutaj miał już ten etat uniwersytecki i jakieś takie podstawy egzystencji. Miał też w pewnym sensie, może taki powiedziałby, nadmiar czasu wieczorami, kiedy zmagał się z frustracją, z samotnością, z poczuciem, że nie ma czytelnika, który poznawałby jego wiersze, który konsekwentnie pisał w języku polskim, nie próbował zostać w jakiś sposób poetą języka angielskiego. Oczywiście tłumaczył swoje wiersze. Około 15 lat mu zajęło wejście jakie takie na rynek amerykański, przepraszam, marketingowe sformułowanie. I usiłował też jakby ogarnąć swoją przeszłość, rozliczyć się ze swoim życiem. I to ciekawe jest zresztą, że parokrotnie wracał właśnie do doświadczeń młodzieńczych, wileńskich, za każdym razem ubierając to w jakiś taki kostium fantastyczny, czegoś wymyślonego, tworzył takie powieści, których tytuły już są jakoś charakterystyczne, Góry Parnasu, Miasto Sagena, gdzie uciekał od takiej dosłowności, jakiś taki sztafaż, jakby po prostu. Ja myślę, że były w nim dwie potrzeby równocześnie. To też jest dwie potrzeby, które ja jako biograf miałem okazję obserwować. Czy on z jednej strony miał bardzo mocne taką poczucie, można to nazwać poczuciem dekoru na przykład, albo jakoś inaczej, że on nie chciał zbyt dużo mówić o sobie, wstydził się tego, a w końcu rzeczy był szalenie równocześnie oczywiście sobą zainteresowany, miał wielką potrzebę mówienia o sobie. Ja to trochę zrozumiałem, uczeni tak mi się wydaje, że zrozumiałem, kiedy z jednej strony kiedy ja mu zadawałem rozmaite pytania, on czasami stawiał pewne granice, mówił, że o tym nie będziemy rozmawiać, albo ja jeszcze byłem też na tyle rozsądny, że nie odważyłem się tutaj zadawać. A potem ze zdziwieniem stwierdzałem, że na przykład on nie wyrzucał jakichkolwiek materiałów związanych ze swoim życiem, że wszystkie listy najbardziej dotyczące spraw absolutnie najbardziej intymnych, powiedzmy, że nie wiem, listy dotyczące choroby psychicznej jego młodszego syna, Piotra, który mógłby z łatwością zniszczyć po prostu, wyrzucić. Przechował, bo objął jakąś klauzulą niedostępności na ileś lat, zdaje się do śmierci właśnie syna. Tak się przypadkowo złożyło, że ja jako podły wścibski biograf przeglądałem te listy. Ale nie zniszczył tego. Ja miałem takie poczucie, że chcę, żeby wiedza na temat jego życia została jakoś zachowana, że ten portret był jak najpełniejszy. W końcu jeszcze zupełnie już pod koniec życia, już nie wiem, czy pisał sam, czy dyktował swojej sekretarce, jakiś to Wiśliński, taki materiał, taki plik, taki dokument, zatytułowany właśnie materiały do mojej biografii, gdzie wielu takich bardzo ważnych miejsc w swoim życiu dotyka. No i właśnie Tryton, o którym żeśmy mówili, to opowiadanie opublikowane, ale też dotykające takiej właśnie bardzo ważnej, jak sądzę, cechy charakteru tego młodego człowieka, który się zakochuje w kolejnych, no w tym wypadku zwierzętach, które odwołują. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, chodzi o jakąś nową pasję, czymś jest przyciągnięty, prawda? Porywa go to, a potem zapomina, nudzi się tym, ma nadzieję, że te zwierzęta już umrą, żeby mógł następne hodować i biegnie dalej. I myślę sobie, że w tym obrazie, jeżeli on ci właśnie, jak on ci pokazywał to i mówił, że można się dużo o tym dowiedzieć, to myślę, że to jest na przykład właśnie taki obraz człowieka, który przez bardzo wiele lat, może gdzieś w lat 80. i mnie się tak wydaje, jak jakoś pisze o tym książce, tak naprawdę cały czas biegł. Ciągle było coś nowego, co go przyciągnęło. Ciągle miał to poczucie, pisał tak wprost, że w swojej poezji jeszcze to nie jest ten etap, który prawdziwy, że ma to poczucie, że jest jakby w labiryncie, jeszcze następny, czyli jeszcze następny, czyli że dopiero kiedyś tam będzie ten właściwy moment.
pisał o tym, że miał też przez bardzo wiele lat takie poczucie, że to życie, które teraz żyjemy, jeszcze nie jest to prawdziwe życie, które kiedyś będzie. Zresztą może wielu z nas ma w młodości, zwłaszcza na przykład takie wyobrażenie, że no coś tutaj tak naprawdę to kiedyś to będzie ten prawdziwy świat, zachowując wszystkie proporcje, sam coś takiego sobie przypominam, ale u niego to było o wiele silniejsze, o wiele dłużej i porównywalnie. I też z takim poczuciem mówię, że odnosił się do ludzi na przykład, prawda? Że to są jacyś przyjaciele, ale to są na jakąś chwilę, bo będzie ten inny świat, jeszcze inni ludzie. I mnie się wydaje, że gdzieś dopiero właśnie ponownie, ale nie mówię, że naprawdę będą to było najważniejsze, ale różne wydarzenia w jego życiu i te najbardziej bolesne, czyli właśnie związane z synem i związane z chorującą przez dekadę mniej więcej żoną i radosne związane z takim ważnym właśnie związkiem emocjonalnym, politycznym jego. Życie trochę go zmieniły. Jest taki moment, w którym on jest na Korsyce, zapisuje to wiersz, następnie siedzi razem Jean Hersch i właśnie ową, jak nazywamy ją, Ewą. Dwiema kochankami, to też jest oczywiście jakaś ciekawa psychologiczna sytuacja, bo to jest już stary niby mężczyzna, ale w doskonałej formie, zawsze wyglądający tam o 20 lat młodziej niż w rzeczywistości. Jest ta kobieta, z którą był przed, nie wiem, ile tam 30 laty powiedzmy, tak? Jest tam obecna jego młoda, z tego punktu widzenia, czy młodziutka partnerka. Ci zapisuje taki moment, że potrafi się cieszyć tą chwilą, że to jest teraz. To jest ta radość, że są kobiety, które rozmawiają, że wreszcie nauczył się cenić kobiecość nie z takiego samczego, seksistowskiego punktu widzenia, tylko właśnie jako pewną kategorię dobrą, duchową, psychologiczną, emocjonalną, że się cieszy z tego miejsca i że już nie ma takiego poczucia, że musi gdzieś biec. Ale przez większość życia biegł właśnie i ja bardzo lubię taką jego własną metaforę, już kończę długi akapit, ale to tego sobie żeby nie daruję. I zawsze lubię to przytaczać, że on w jednym z wywiadów powiedział, że przez całe życie był jak rowerzysta. Rowerzysta, który musi naciskać na pedały, nieustannie się posuwać, bo jeżeli się zatrzyma, to się wywróci. Prawda? I on rzeczywiście z różnych powodów, także na przykład obawy przed taką skazą psychiczną, która nad jego rodziną ciążyła i przed którą on też starał się uciekać w aktywność, w pracę, w dzielność, no przez większość życia, może prawie przez całe życie pędził.